Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 29 listopada 2023 roku zmarł Henry Kissinger, były sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych w czasach prezydentury Richarda Nixona i Geralda Forda. Miał 100 lat, o jego śmierci poinformowała jego firma konsultingowa Kissinger Associates. Henry Kissinger urodził się w 1923 roku, był niemiecko-amerykańskim politykiem, dyplomatą pochodzenia żydowskiego. Urodził się w żydowskiej rodzinie w Niemczech, która w 1938 roku uciekła do Stanów Zjednoczonych. W 1943 roku uzyskał amerykańskie obywatelstwo. Po II wojnie światowej służył jako tłumacz w 970 Korpusie Kontrwywiadu Stanów Zjednoczonych w okupowanych Niemczech, zajmował się dekonspiracją agentów Gestapo, między innymi to wchodziło w skład jego zadań. W latach 1969-1975 był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego, a w latach 1973-1977 sekretarzem stanu prezydenta Richarda Nixona, a później, tak jak już wspomniałem, Geralda Forda. I trzeba tutaj jasno powiedzieć, że jest to swego rodzaju ikona amerykańskiego imperializmu. Henry Kissinger stał się taką postacią nie tylko niezwykle wpływową, ale także swego rodzaju personifikacją amerykańskiego imperializmu. To postać jedna z najbardziej kontrowersyjnych w historii całych Stanów Zjednoczonych. Myślę, że w ogóle przyznanie Henrymu Kissingerowi pokojowej Nagrody Nobla było jedną z najbardziej, jeśli nie najbardziej kontrowersyjną decyzją Komitetu Noblowskiego w historii. Przypomnę tylko, że otrzymał tę pokojową Nagrodę Nobla w 1973 za swój rzekomy wkład podczas negocjacji w czasie konfliktu w Wietnamie. O tej kwestii jeszcze za chwilę powiem, ponieważ jest to nie skandal, co się wówczas wydarzyło. Zresztą rok wcześniej został człowiekiem roku tygodnika Time razem z prezydentem Nixonem, no ale wiemy, że tygodnik Time bardzo wielu, mówiąc delikatnie, kontrowersyjnym ludziom przyznawał tytuł człowieka roku. Kissinger utrzymywał bardzo duże wpływy poprzez swoją firmę konsultingową, którą założył w 1982 roku w Nowym Jorku, która zajmowała się takim politycznym konsultingiem, no to właściwie go cały czas utrzymywało tę jego wyporność w amerykańskich kręgach władzy. Oczywiście był bardzo znany, jeśli chodzi o publikacje na temat polityki międzynarodowej. No, jednym z bestsellerów jego autorstwa jest Dyplomacja, czy też opracowanie monograficzne na temat Metternicha, które cieszą się ogromnym powodzeniem nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także na całym świecie, także w Polsce. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że takie słowa, które powiedział o Kissingerze były prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush, że Ameryka straciła jednego z najbardziej wyróżniających się głosów w sprawach zagranicznych, jasno pokazuje, że był to człowiek, którego bez cienia wątpliwości można nazwać jednym z architektów imperialnej polityki amerykańskiej. No, co do tego nie ma większych wątpliwości, natomiast trzeba tutaj jasno mówić o także krwi, którą miał na swoich rękach Kissinger. Są analitycy, są eksperci, którzy mówią, że Kissinger ponosi odpowiedzialność za śmierć nawet 3 milionów ludzi. I o tym trzeba głośno mówić, ponieważ te głosy zachwytu nad postacią Kissingera w Polsce, no właściwie przez cały okres III Rzeczpospolitej występowały. Był przedstawiany jako wybitny analityk spraw międzynarodowych, wybitna postać, wybitny dyplomata. Mówiło się o jego wkładzie w ten zwrot polityki Chińskiej Republiki Ludowej.
ten manewr Nixona Kissingera, o którym często w geopolityce mówimy, z lat 70. XX wieku, czyli odciągnięcie Chińskiej Republiki Ludowej od takiego ścisłego sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę fakt, że był to człowiek, który nadzorował tajną operację dywanowego bombardowania Kambodży, gdzie zginęło mnóstwo ludzi, mnóstwo cywilów, gdzie był to człowiek, który tak naprawdę sabotował szansę na rozejm w Wietnamie, i to działalność Kissingera przeciągnęła tę wojnę o 7 lat, i to oczywiście odbiło się na ofiarach wśród ludności cywilnej, wśród żołnierzy amerykańskich i tak dalej, i tak dalej. Jasne jest, że to był człowiek, który był także współodpowiedzialny za operację CIA, która zainstalowała rządy Augusto Pinocheta w Chile. Zresztą no, mnóstwo takich można powiedzieć tutaj działań zakulisowych, w których zaangażowany był Kissinger, występowało i to w Azji Południowo-Wschodniej, i w Ameryce Łacińskiej. Często Kissinger przedstawiany jest jako taki obrońca demokracji, obrońca praw człowieka, taka ikona, można powiedzieć, amerykańskiej, w cudzysłowie, amerykańskiej walki o wolność. No ale to, jak ta amerykańska walka o wolność wyglądała, to doskonale wiemy. Działania inicjowane przez Kissingera w Ameryce Łacińskiej wcale nie wzmacniały demokracji, jakby chcieli tego komentatorzy z mainstreamu amerykańskiego, ale ją bardzo mocno osłabiały, i te działania Kissingera tak naprawdę doprowadziły do kilku, co najmniej kilku milionów śmierci i tych istnień ludzkich, które odeszły. Musimy sobie zdawać sprawę, że to jest człowiek, który przez całe swoje życie musiał uważać, dokąd podróżuje, bo aby nie zostać zatrzymanym, przesłuchanym za swój udział w zamachach, masakrach, brutalnych wojskowych puczach, zamachach stanu i tak dalej, i tak dalej. Kwestia nielegalnego bombardowania Kambodży jest takim, można powiedzieć, dobrym przykładem tego, jak mocno Kissinger był zaangażowany w działania nie mające z demokracją, prawami człowieka absolutnie nic wspólnego. Przypomnę tylko ten słynny rozkaz Richarda Nixona, który Kissinger przekazywał swojemu doradcy, późniejszemu dowódcy połączonych sił zbrojnych NATO w Europie, gdzie nakazywał, aby amerykańskie wojsko użyło, to jest cytat z pamięci, wszystkiego, co lata, przeciwko wszystkiemu, co się rusza. To były te słowa, ta istota rzeczy, którą Kissinger przekazywał dowódcom wojskowym. Oblicza się, że na Kambodży Stany Zjednoczone wykonały ponad 3,5 tysiąca bombardowań. Mówimy tutaj o latach 1969-1970. Amerykańskie lotnictwo zrzuciło wówczas więcej bomb niż szacuje się w trakcie II wojny światowej. No, niewątpliwie te działania Waszyngtonu przyczyniły się do przejęcia władzy przez czerwonych Khmerów w Kambodży, no i wymordowaniu ponad 2 milionów jego obywateli. To też trzeba sobie jasno to powiedzieć. Pamiętajmy także, że w całym tym kontekście to właśnie Kissinger był tym ojcem takim duchowym tej polityki. Zresztą wszyscy ci, którzy zginęli w Wietnamie, zarówno cywile, jak i wojskowie, o których powiedziałem, między jesienią 1968 roku a upadkiem Sajgonu w 1975 roku, ci wszyscy, którzy zginęli we wspomnianej przeze mnie w Kambodży, w Laosie, na które zresztą Kissinger i Nixon rozszerzali te działania wojenne w kilka miesięcy po objęciu urzędu, i zresztą w tajemnicy trzymając to przed opinią publiczną, to są ludzie, którzy zginęli pośrednio przez działania właśnie Henry'ego Kissingera. Pamiętajmy, że ten człowiek ma bardzo wielu apologetów we współczesnych elitach amerykańskiej polityki zagranicznej, w elitach, powiedzmy, akademickich w Stanach Zjednoczonych, co w naturalny sposób przekłada się także na jego
wybielanie w kręgach, nazwijmy to szeroko pojętych, stosunków międzynarodowych czy dyplomatycznych kołach w Warszawie. Natomiast jest to człowiek, który pamiętajmy, osobiście sabotował jedyną szansę na zakończenie wojny w Wietnamie w 1968 roku. To działanie miało zabezpieczyć dojście do władzy właśnie jemu osobiście w administracji Nixona. I moim zdaniem liczby ofiar działań Henry'ego Kissingera nigdy tak naprawdę nie poznamy. Musimy sobie zdawać sprawę, że był to człowiek, który był przez całe lata architektem tej amerykańskiej polityki imperialnej, był architektem i teoretykiem, także bardzo wpływowym amerykańskiej hegemonii liberalnej, i o tym warto pamiętać. Warto pamiętać, nie warto bezkrytycznie, arefleksyjnie przyjmować takich ikon amerykańskich stosunków międzynarodowych, które takim podejściem czysto, powiedziałbym, bezstronnym, obiektywnym, humanitarnym, nie mają kompletnie nic wspólnego. Zresztą ten przykład Henry'ego Kissingera i Nagrody Nobla dla niego jest no, chichotem historii. To pokazuje, jak tak naprawdę uznaniowa jest ta nagroda i myślę, że warto krytycznie podchodzić do tego, warto krytycznie podchodzić także do dzieł Henry'ego Kissingera. W Polsce jest taka moda na amerykańską teorię stosunków międzynarodowych, natomiast pamiętajmy, że to nie był dobrotliwy staruszek, jak często próbuje się go przedstawiać, ale był to człowiek, który uczestniczył w zbrodniach Stanów Zjednoczonych. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.